Dzień dobry, witajcie w niedzielę 7 listopada. Chciałbym, żebyśmy dokonali takiej krótkiej refleksji nad jednym z wersetów, które są podstawą dzisiejszego tekstu kazalnego. Posłuchajcie. Chciałbym teraz słyszeć, co mówi Bóg, Pan. Zaiste zwiastuj pokój ludowi swemu i wiernym swoim. Drodzy, przeżywamy dzisiaj trzecią niedzielę przed końcem roku kościelnego. I z jednej strony, kiedy słyszymy, że jest to trzecia niedziela przed końcem roku kościelnego, mówimy ok, to jest normalna kolej rzeczy w naszym kościele, rok liturgiczny się kończy, znów potem się zacznie. Ale, tak sobie myślę, zadając sobie takie pytanie, ile tych lat liturgicznych kościoła jeszcze nam pozostało? To znaczy, ile jeszcze czasu i w kościele, i na ziemi pozostało nam do końca świata? Coraz częściej przecież mówi się o tym, że świat się kończy, szczególnie w kontekście tych zmian klimatycznych, kataklizmów, które się dzieją na świecie. Wszystko zmierza do końca, a można powiedzieć nawet innymi słowy, że to człowiek sam przez swoje postępowanie prowadzi świat do końca. Popatrzmy chociażby na apatię, na brak takiej miłości, jaka jest widoczna chociażby na granicy z Białorusią. Coraz częściej również brakuje nam miłości do stworzenia, dbania o świat, który Bóg nam podarował. I w tym wszystkim pojawia się właśnie takie pytanie końcem tego roku. Dokąd to wszystko zmierza? Albo z drugiej strony można zadać sobie pytanie, jaki komunikat Bóg dzisiaj przekazuje światu? Co teraz Bóg mówi światu? Nad tym pytaniem zastanawiał się również bardzo dawno temu Dawid i był on przekonany, że tą odpowiedzią jest zaiste zwiastuj pokój ludowi swemu i wiernym swoim. Dlatego powiem wam, że tak wyjątkowo w tym takim eschatologicznym kontekście brzmi właśnie to stwierdzenie Dawida, ponieważ jedna rzecz bez względu na to, co się dzieje, bez względu na czasy i na pory jest wciąż aktualna. To jest to, że Bóg do swoich wierzących, do swojego Kościoła śle właśnie wiadomość o pokoju, który zawarł ze światem dzięki ofierze Jezusa Chrystusa na krzyżu. Ja myślę, że to słowo dzisiaj wybrzmi podczas kazań, tych wszystkich kazań niedzielnych, które dzisiaj będą wygłaszane. I chciałbym w związku z tym życzyć wam właśnie dzisiaj tego, żeby bez względu na to właśnie w jakim momencie historii jesteśmy i czego doświadczamy, jednak ten pokój był naszym doświadczeniem. Życzę wam pokoju Bożego w waszych rodzinach, w waszych domach. Nieście ten pokój przez życie i zwiastujmy ten pokój każdego dnia. Zostańcie z Bogiem. Do zobaczenia. Dobrej niedzieli.